tym rozgawiaszu, w tym bałaganie, w tym tłoku tego wagonu, ta woda koreańska wydała się ten cukier. A ponieważ nie mieli dużo jedzenia, a podróż trwała długo, to ten cukier... Ale jeszcze był długopis. Jeszcze był długopis, który się wylał, spirytus rozpuścił tłuszcz i ta mieszanka się zabarwiła cukier. No a kilkanaście dni podróży z zupą z pokrzyw, to cukier smakował mimo nasączenia tłuszczem. Trudno ten cukier było wyrzucić, bo to był chyba jedyne źródło jakiejś tam energii, która gwarantowała przetrwanie, a przynajmniej zaspokajanie tego głodu podstawowego. Ale wiele lat później, jak jest ten cukier, to widzi ten i czuje ten smak tej wody kolońskiej, czy tych perfum z tym cukrem, zabarwiony na kolor właśnie długopisu. Ale historię z parasolką to Państwo sobie sami, czy z parasolem sami wyczytacie w książce, bo nie będziemy tutaj o niej nie opowiadać, ale też bardzo ciekawą historię. To cóż, to... Nie, jeszcze może, a może Pan Profesor Zalewski powie jakąś własną historię z lat swojego dzieciństwa związaną z tatą. Mogę jedno opowiedzieć. Znaczy taką historię, że... ja się dziwię teraz, że mój ojciec miał do mnie takie duże zaufanie, bo naprawdę on ograniczyło mnie trochę z, no, szaleństwem. Z jakimś takim szaleństwem. Ja bardzo wcześnie miałem takie inklinacje do prowadzenia samochodu, a mieszkaliśmy wtedy na osiedlu, a garaż ojciec miał na swój samochód w rodzinnym domu swoich teściów. No, było to paręset metrów. I ja jeszcze nie mając prawa jazdy, ale zawsze tak wykazując zainteresowanie samochodem, przez nim byłem ten samochód, naprawiałem i też uczył mnie gdzieś tam na łąkach jeździć. W którymś momencie, a tak jak mówię, to może byłem, nie wiem, w tej klasie, mówię, znaczy jestem zmęczony, to weź samochód zabij do garażu. I później stało się to taką regułą, że on przyjeżdżał z pracy do domu, a ja te paręset metrów jednak, mimo wszystko, po ulicach, tym samochodem jeździłem do garażu. Muszę powiedzieć, że miał do mnie zaufanie, że mi coś młodemu chłopakowi nie strzeliło do głowy, żebyś pojechać nawet na miasto, tylko zawsze grzecznie ten samochód odprowadzałem do garażu. To taka nasza relacja, gdzie widziałem, że on zawsze miał do mnie ogromne zaufanie. Natomiast tu chcę jeszcze to, co Pan Profesor wspomniał ojcu, że on miał zawsze różne pomysły i się wieloma rzeczami interesował. Tu było wspomniane, że był maratończykiem, że podróżował. Ja tylko pamiętam taki moment, gdzieś na wakacjach w Grecji, to były to lata 70., że on postanowił sobie, no będąc już dojrzałym człowiekiem, w lipcu, czyli przy temperaturze powietrza około, no, myślę, 300 stopni, że on sobie z maratonu do na tym przebiegnie. I zrobił to. Tak, wielokrotnie. Prawda. I zrobił to. Ja bym jeszcze nawiązał do tej twojej opowieści o samochodzie. Ja kiedyś wchodzę do profesora tam załatwić jakąś sprawę, a widzę, że profesor zdenerwowany. Pytam się, co się stało. A nic. Był Andrzej i wziął samochód. No i coś złego. No pytał się, potrzebujesz? No nie potrzebuję. To daj mi ten samochód i musiałem dać. Taką historię opowiadam. Także tak było. Ale też jeszcze może pamiętam te czasy, opowiadał ojciec, że w głównym banku Politechniki, tylko tam przy waszym wejściu urządzane były zawody wbiegania z parteru na to bardzo... U nas w budynku, to z Markowskim, tą skrzynkę pomarańcz, tak? Tak. Tak, także organizował takie zawody. Ale zdaje mi się, że tak, ojciec biegał po schodach. Nie, ojciec jeździł winno. Nie, Markocki biegał. Markocki w biegu. Markocki był lekkoatletą i on się zakładał. Ale najszybszy był Kuczyński Henryk. Tak, bo windy nie było. Dopiero jak Markocki zawołał, dostał tą windę wybudowali. Tak, to było takie lenistwo. No z życia w zakładzie jest cały szereg różnych historii. Profesor, twój ojciec, zapowiadał na taką historię.
oczywiście przebierali się w fartuchy laboratoryjne, chemiczne, z wypalonymi dziurami. Za medyków chodzili wtedy wpuszczali ich na mecze na stadion, bo oni jako służba medyczna, no i jak tam jakieś dziewczyny mdlały, no to oni zawsze chcieli robić zaszczyt w piersi. Tak to zawsze opowiadam. Szybka pomoc medyczna. Tak, tak, taka była historia. No razem z profesorem napisaliśmy historię zakładu, historię fototechniki, bibliografię specjalną wydaną na jubileusz. W 97 roku obchodziliśmy jubileusz zakładu 50-lecia. I tam jest cała historia, są różne rozdziały, są wspomnienia, są dyplomy, doktoraty, habilitacje. No i właśnie był taki rozdział też o tych małżeństwach fototechników. Nasza specjalność charakteryzowała się tym, że studenci, którzy wykonywali u nas dyplom, no najczęściej pracowali po cienku, więc musieli pracować indywidualnie. Czasem zdarzały się te prace, że były wykonywane przez dwie osoby, ale były małe pomieszczenia, ciemnie. Każdy student w zasadzie dostawał swoje pomieszczenia do pracy. No i jak się pracuje po ciemku, to oczywiście muszą być drzwi zamykane nie tylko na klamkę, ale na coś jeszcze, na haczyk, na zamek, żeby ktoś przypadkowo tych drzwi nie otworzył. No ten fakt przyczynił się do tego, że nasza specjalność przez te 50 lat mogła się poszczycić największym odsetkiem małżeństw, które powstawały właśnie na gruncie specjalności. No ale oprócz tych małżeństw działy się tam jeszcze różne inne rzeczy. I to próbowaliśmy z profesorem jakoś humorystycznie opisać w tej naszej książce. No jakoś nam się to udało, ale na pewno to wzbudzało dużo emocji. No, oprócz tego jeszcze z profesorem napisaliśmy książkę o profesorze Witoldzie Romerze we współpracy z autorami z Wyższej Szkoły Pedagogicznej ówczesnej w Częstochowie, a dzisiaj Akademii Jana Długosza. Także to wszystko było związane z naszym jubileuszem. Zrobiliśmy wielki, pierwszy i ostatni, dzisiaj można nadać, wielki zjazd fototechników w 98 roku. Dzisiaj patrzę na to wszystko właśnie z tej perspektywy, że to było niezwykle ważne wydarzenie, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy jako pierwsi kończyli tą uczelnię rocznik 51-52. Politechnika Wrocławska, to właśnie ci ludzie wszyscy przyjechali na ten zjazd. To było bardzo miłe, przyjemne. Później profesor Lada moment odszedł na emeryturę w 98 roku, zdaje mi się, w wieku 70 lat. Także ten jubileusz zbiegł się, tak jak dzisiaj wszystkie te rocznice niemal się zbiegają z tym jubileuszem. No oprócz tego udało mi się z profesorem chyba najbliżej współpracować naukowo. Bardzo się cieszę dzisiaj, że jak to się mówi, wyszedłem spod profesora Zaleskiego. Bardzo mi w jego osobowości odpowiadało właśnie ten klimat przywieziony ze wschodu. Bardzo wysoka, nie wiem jakiej miary tutaj użyć, ale kultura osobista, która promieniuje od niego do dzisiaj. Każdy z pracowników wspomina właśnie tą klasę profesorów, których już nie ma wśród nas, a ci nowi profesorowie no, prezentują inne wartości, inne osobowości niż te osobowości, które miałem okazję poznać w tym swoim młodym życiu naukowym w tamtym czasie. I ubolewam właśnie nad tym, że ta współczesna obecność